się poważnym, doniosłym tematem, ważnym dla psów. No i mają sukces. A Państwo zobaczą, jak to będzie wyglądało. Bo teraz to każdy jest, może wszędzie chodzi. Prosimy tam Państwa o cichość, tak? Bo to wszystko przeszkadza. Prosimy bardzo. Chcielibyśmy Państwu zaprezentować materiał związany w pewien sposób z akcją Pies w Wielkim Mieście, który został w pewien sposób wzbogacony poprzez decyzję ostatniej, podjętą na ostatniej sesji Rady Miasta o udostępnieniu kawałku plaży. Ja daję głos Beacie. No i teraz tak, wszyscy wiemy, że od 2009 roku w mieście prowadzona jest akcja Pies w Mieście i polega ona na tym, że w mieście rozkładane są takie dystrybutory do woreczków bezpłatne i można dzięki temu sprzątnąć na swoim psie, biorąc taką torebkę gdziekolwiek. Co roku jakby akcja się rozwija, w tym roku wiemy, że też zostały dokupione kolejne takie dystrybutory. Rokrocznie miasto prowadzi kampanię Sprzątamy po psach. Tu chciałam jeszcze tylko nadmienić, że jest stała współpraca z radami dzielnic, które stosowują, że tak powiem, kolejne propozycje umieszczenia takich dystrybutorów, bo jak Państwo widzą, różne są trasy, różne miejsca, ludzie spacerują z psami, dopiero po jakimś czasie okazuje się, po zimie w szczególności, w tym miejscu też powinny być takie dystrybutory umieszczone. No i kolejnym krokiem w ramach tej akcji jest stworzenie takich wybiegów dla psów. Myśmy się zdecydowały na to, żeby jednak nazwać to nie wybieg, bo brzmi to tak niezbyt miło i przyjemnie. Powstaną strefy dla psów. Tu jest taka fotografia, może cofnę się na chwilę, żeby mniej więcej pokazać, co mamy na myśli, jak taka strefa dla psów może wyglądać. Chciałbyśmy, żeby to było jak najbardziej wkomponowane miejsce w naturę, że jak Państwo widzą, żeby sprzęty agility, które też myślimy, żeby w jakimś czasie zostały zainstalowane, ale były też elementy drewniane, czy jakieś kawałki, naturalny kawałek pnia, przez który psy mogą skakać, a tutaj są właśnie przykłady też różnego sprzętu agility, czyli sprzęt, który umożliwia dresurę psa, zabawę tego rodzaju. Będzie ogrodzenie, ławki, kosze na śmieci, dystrybutory, będzie to miejsce, które będzie sprzątane, gdzie będzie jakby nadzór jakiś taki porządkowy też prowadzony. Będzie też bardzo duża powierzchnia, ale to za chwileczkę będzie. No, na ostatniej sesji Rady Miasta zmieniliśmy regulamin utrzymania czystości, który umożliwił korzystanie z plaży w oznakowanym miejscu. I właśnie nasza strefa dla psów zapewni całoroczny dostęp do plaży ze względu na swoją lokalizację. I tu jest taka mapka bardzo dobrze pokazująca jakby to, jak to będzie wyglądało, bo wielu mieszkańców się obawia, że będzie to na środku najpiękniejszej plaży w Gdyni, gdzie leżą osoby, które się opalają, a jest to miejsce naprawdę oddalone, naprawdę zapomniane i myślimy, idea była taka, żeby dać mu drugie życie i jakby też ożywić taki zagonek, który jest zapomniany, tak? To jest około kilometra od najbliższej plaży strzeżonej. Tutaj bardzo, bardzo chcielibyśmy podkreślić, Szanowni Państwo, że plaża dla psów to nie jest kąpielisko, to nie jest plaża wytyczona dla mieszkańców, tak? To jest tylko przeznaczony teren dla spacerów, do prowadzenia spacerów z psami. Nie są to plaże strzeżone absolutnie, więc nie zachęcamy mieszkańców do tego, żeby tam się kąpać i leżeć na ręczniku. Tylko żeby po prostu z psami przyjść pospacerować. Tu jest taka mapka organizacyjna, mniej więcej jakby do dotarcia do strefy dla psów i plaży, gdzie są parkingi, gdzie jak wygląda to, teren, żeby dojść. To jest na terenie Kolibek, w takim bardzo, najdalszym od tej centrum, od tego parkowego kawałka, który jest najbardziej, najchętniej uczęszczany przez mieszkańców, w którym są imprezy miejskie organizowane, Baltica, tam festiwal Dary Natury. Jest to naprawdę spory kawałek dalej za lasem, za takim wzgórzem, więc jakby nie ma też możliwości, żeby jakby te miejsca ze sobą się kłóciły. A z drugiej strony jest dogodna komunikacja, ponieważ jak Państwo widzą, są dwa przystanki autobusowe oraz parking, gdzie można z całej gminy zjechać.
I bez problemu z wodzami przejść na tą. Jeśli chodzi o te strefy, to Pani już z naszymi wydziałami merytorycznymi... Teraz tak. Tak wygląda strefa dla psów dzisiaj. Jest to taka zapomniana, wysuszona polana, której tutaj te dzikie ogniska się na tą chwilę organizuje. Tak, to miejsce żyje swoim życiem niekoniecznie legalnym. Jak widzimy, jest ono naturalnie otoczone takim lasem, więc w tym lesie ukryta będzie taka siatka leśna, lekka, bo plan zagospodarowania w tym miejscu niestety jakby nie umożliwia jakichś takich trwałych, wielkich budowli, a może i stety. W związku z tym będzie to bardzo lekkie, delikatne oznaczenie leśną siatką, niewidoczną, nie przeszkadzającą w, jakby w cieszeniu się z natury i zieleni wokół. Sprzęty, które będą tam zamontowane, czyli takie drobne sprzęty agility drewniane, będą naturalne, będą wyglądały jakby ktoś je tam poukładał przypadkowo, a będą służyły psom do zabawy. Będą ławeczki, worki na śmieci to są jedyne takie przedmioty, które są bardzo nienaturalne dla lasu, ale z kolei naturalne dla takiej strefy. Tutaj jest jeszcze kilka zdjęć. Jest to fajne miejsce, dzikie. Myślimy, że pieski będą miały naprawdę dużo miejsca, żeby sobie gdzieś tam powąchać, poszperać. Tutaj na dole widzimy zejście z tego miejsca, które jest strefą dla psów, na właśnie na kawałek plaży. Jak Państwo sami widzą, nie jest to plaża piękna, słoneczna, piaszczysta, tylko jest, no piaszczysta, przepraszam, oczywiście, że jest piaszczysta, tak, ale jest bardzo dużo kamieni, dużo jakichś drzew leżących. Wąska jest, więc też nie kusi jako kąpielisko i miejsce do wypoczynku plażowiczów. Może kusić różnych innych niechcianych gości, a może dzięki temu, że będą tam spacerowali właściciele z psami, to będzie mile i sympatycznie i w końcu to miejsce dostanie drugie życie i będzie fajnym miejscem do spędzenia chwili czasu. Na plaży będzie regulamin, nad którym właśnie pracujemy. Będzie on uchwalony przez Radę Miasta, który będzie zakładał, znaczy narzucał na właściciela psów troskę o innych użytkowników tego miejsca, więc jakby tutaj dużo też zależy od osób, które będą korzystały z tej plaży, żeby jakby szanowały to, że jest to miejsce publiczne, ale właśnie specjalnie z możliwością wyprowadzenia. Teraz jakby to, co teraz nas czeka. Następne działania trwają, są w trakcie realizacji, to są ostatnie, czy mówię Państwo z COSIR-em, czyli tutaj opieka nad plażą, ustalenie także z Urzędem Morskim i oczywiście będzie przetarg na sprzątanie plaży. Tutaj w szczególności trzeba będzie zwrócić uwagę na ten kawałek plaży, żeby ewentualnie, mam nadzieję, że będzie jak najmniej, że mieszkańcy będą sami po sobie sprzątać, ale Państwo sami dobrze wiecie, że nie zawsze tak jest. Dlatego chcę, żeby ten teren w szczególności był sprzątany. Nasze rozmowy trwają z ogrodnikiem miejskim, gdzie musi być zlecone wykonanie projektu takiej strefy oraz z organizatorem, który później ten teren będzie się opiekował. Nie plażą, tylko taką strefą psów, czyli znaczy wybiegiem psów, aczkolwiek my bardzo byśmy chcieli, żeby przyjechać do nas na zastrzeżenie. No i Rada Miasta, czyli uchwała Rady w sprawie plaży, a to właśnie myślę, że już niestety zdarza się tutaj już jakoś podjąć decyzję. Planowany termin otwarcia strefy to jest lipiec 2012 roku. Myślimy, że już tak naprawdę wszystkie ustalenia będą. Wstępnie zakładałyśmy, że jednak jest to bardzo, bardzo realny termin. W lipcu również na Kolibkach będzie wystawa, międzynarodowa wystawa psów, organizowana przez Związek Technologiczny, więc myślimy, że to będzie bardzo fajny moment na to, żeby uczcić to bardzo w sposób szczególny i zaprosić najpiękniejsze psy świata na naszą strefę. Na otwarcie naszej plaży, strefy polskiej. To jest wygląda się do plaży tylko od strony zalesionego tego terenu. Tak. Bo chodzi o to, żeby przejść przez strefę i jakby, żeby pieski szybciej się załatwiły niż na plaży. Tak naprawdę to trochę spowoduje. To są propozycje wstępne regulaminów. One cały czas są jeszcze dopracowywane. Prosimy dalej. Bardzo. Tutaj są nasze propozycje do znaków graficznych, jakby że strefa do psów. Będzie to 100-metrowy odcinek plaży, więc tutaj w prawo i lewo od zejścia. Jest tutaj takie z naszej strony, że jakieś tam też propozycje są, żeby tam... Oczywiście są to tylko propozycje logotypu. Tak. I jeszcze decyzja nie zapadła. I teraz tak, na skrótce zaprosimy na prezentację projektu, który jest, jakby no, rozpoczęliśmy tutaj pracę nad projektem. Myślimy o tym, żeby rozwinąć te psie toalety, które no, nazwano się znowu nie podoba bardzo, ale zobaczymy jak to będzie.
ryby. Myślimy o tym, żeby zrealizować również inne przebiegi w trosce o nasze trawniki. O to prosiła nas też pani ogrodnik, która mówi, że ma z tym duży problem. No i do państwa tutaj taka prośba o wsparcie naszej kampanii i przypominanie ciągłe mieszkańcom, że trzeba sprzątać po pieskach, żeby inni mieszkańcy w końcu polubili tych, którzy mają te psy i w końcu nie, jakby nie mieli problemu z tym, że powstaje strefa podzielona i nie będą mogli tam wchodzić, a będą mogli chodzić w psiarze. I prosimy o przekonywanie, że warto. Oczywiście wiemy, że wszyscy mogą na ten teren wchodzić, aczkolwiek jest znak ostrzegawczy, że uwaga, zbliżysz się do terenu, gdzie pies biega. Pies może biega bez smyczu, ale tak legalnie, więc wchodzisz na własne ryzyko. My oczywiście żartujemy, ale mamy nadzieję, że zostanie to w jakiś sposób ucywilizowane i w końcu w mieście będą realne możliwości egzekwowania. A tutaj pies na psiej plaży jeszcze szczęśliwy. Szczęśliwy, zadowolony. Wykopany. Czyli na razie regulamin przewiduje wydzielenie od 1 maja. Niestety już nie, zakaz też, nie, tak? Już nie, już został zmieniony. Ale nie ma strefy. Ale nie ma jeszcze strefy. Czyli jeszcze na każdej plaży będzie można, tak? Nie. No jak to jest? W regulaminie utrzymania czystości jest napisane, że za wyjątkiem miejsc oznakowanych, dostosowanych do wybiegu na plaży. Czyli jak to należy po ludzku zrozumieć? Po ludzku na tą chwilę Gdynia nie posiada miejsc dzisiaj oznakowanych. Tak? Ale będzie, plaża będzie dostępna od maja, bo jakby dostęp, strefa, zabudowa strefy wymaga projektowania, uzgodnień, realizacji, to jest czas. Natomiast my chcemy zrobić z tego jedno, jakby, no, żeby to ruszyło w, jednego, jakby w jednym momencie, tak, żeby oficjalnie zostało. Natomiast sam dostęp do plaży będzie szybciej, bo już jakby, no, przetarg już jest rozpisany, więc jakby to czyszczenie już będzie zapewnione dużo szybciej. Czyli mówiąc tak zupełnie wprost, od 1 maja można będzie na tę plażę wchodzić bez groźby mandatu. Tak, na ten 100-metrowy odcinek plaży. To będzie jakoś oznaczone, że ten nie przekroczy będzie. I nie tego będzie. Czy z innymi zwierzątkami tam też będzie można wchodzić? Myślę, że tak. Z kotami. A w jakiś sposób, jakich wskazówek muszą, znaczy jakich wskazówek byście udzieliły tym osobom, które spacerują wzdłuż brzegu z Gdyni do Sopotu, żeby nie byli narażeni, bo niektórzy nie lubią być oblizywani, czy obszczekiwani, czy obłąkiwani. Że jest strefa jakby użytkowania, tak, przez również psy. To jest tak samo, jak idziemy chodnikiem i fragment chodnika jest dla rowerów, tak? Musimy mieć świadomość, że jeżeli to przekroczymy, może w nas wjechać rower i nas uderzyć, tak? Musimy się trzymać tak zasady, że nie wchodzimy w drogę, tak? Jeżeli wiemy, że jest to strefa, której co, musimy uważać, że nie możemy sobie biegać, nie możemy się wydzierać, nie możemy szczuć psów, tak? I musimy po prostu spokojnie przejść, to jest 100-metrowy odcinek, to jest 100 kroków, naprawdę to nie jest nic, nic wielkiego, Gdynia ma ogromną plażę, więc to jakby no nie będzie jakiś, natomiast regulamin będzie na właściciela psów. Obowiązek tego, że no trzeba wziąć pod uwagę to, że jest to plaża publiczna, dostępna. Możesz tu przyjść ze swoim psem się wykąpać, ale uważaj na innych użytkowników, tak? Inne strefy są w planie, tak? Na nowe lokalizacje. To znaczy mamy, jest taki program, program przygotowany przez ogrodnika miejskiego terenów zielonych, który ma w swoim jakby w swoim planie takie wytyczone miejsca, które by się do tego nadawały. Ja jestem w trakcie takiego przygotowania planu tam, żeśmy spisały z tego projektu wszystkie te miejsca, przygotowujemy listę i będziemy powoli próbowali też przekonywać mieszkańców o tym, że warto Rady Dzielnic zaprosimy do współpracy. Tak, tu właśnie pragniemy podkreślić, że rozmawiamy z Radami Dzielnic, żeby każda z nich też pomyślała o ewentualnym obszarze na terenie danej dzielnicy, gdzie takie miejsce mogłoby funkcjonować. Czy tam tutaj teraz funkcjonują już takie wybiegi? Nie. To jest pierwszy wybieg zorganizowany dla psów Gdyni. Który ma. Czyli już w maju będzie można się pytać, rzeczy w ogóle już tam wejść. Na plażę, a w lipcu będzie strefa gotowa. Strefa będzie znacznie większa, to jest 100-metrowa strefa, będzie większa. To chodzi, są miasta, w których są takie ogródki jordańskie dla psów. No i to jest w gruncie rzeczy zaprzeczenie samej idei, żeby ten psiak tego niby jest tak jak widzieliśmy, to miejsce dzisiaj naprawdę jest nieuczęszczane. Tam przychodzą pojedyncze osoby, już nie będziemy komentowały w jakich celach. No mamy nadzieję, że dzięki temu, że przyjdą tam psiarze i że coś tam się ruszy, że będzie tam bezpieczniej, że będzie milej, że po prostu... Będą ławeczki dla tych osób, które teraz przychodzą.
Ale będą też biegały psy, więc nie wiem, czy to jest akurat pies, chyba nie lubi takich. No tak, ale to też wieczorami. A gdzie? Ale latem do 10 jest jasno, więc... Gdzie w tej chwili najbliżej są takie wybiegi? Gdzie, gdzie najbliżej jest teraz taki wybieg? Jak to wygląda. I to nawet, jak ktoś chce to sfilmować, sfotografować, mamy prawdziwego psa. Tak, będzie dzisiaj był, będzie tutaj statystą, który pokaże pięknego psa o pięknym imieniu, prawda? Tak. Także polecamy Państwu wycieczkę do Nakolitki. Tutaj teraz informacja, jakby co z mapką, to muszę zaczerpnąć. Wszystkich Państwa, którzy chcieliby ten teren zobaczyć, zapraszamy teraz do busu. Bardzo proszę przedstawić się. Beata Szadziul. Moja Wada. Tak? Chcą Państwo, bo to już koniec naszego spotkania, więc zapraszam.